proszę księdza, ile mogę się spóźnić na mszę świętą? 5 minut, 10 minut, czy do którego momentu? Nie wiem, czy osoby, które zadają to pytanie, do końca siebie słyszą. To trochę jakbyśmy swojemu koledze powiedzieli, wiesz, wiem, że będzie pogrzeb twojego ojca o godzinie 12, ale ja mam po prostu problemy z punktualnością, ile mogę się spóźnić? To nie wypada. Dlatego zamiast podejmować dywagacje, czy 2, czy 5, czy 7 minut, zastanówmy się nad sensem procesji na wejście. I kiedy zrozumiemy jej wartość i piękno, to wtedy nie będziemy chcieli się spóźniać. Aby ją wyjaśnić, posłużę się obrazem. Wyobraź sobie parlament. I do momentu, kiedy deputowani są w sali posiedzeń i tam odbywają prywatne rozmowy, są zbiorowiskiem jednostek. Ale kiedy wchodzi przewodniczący i daje znak na rozpoczęcie obrad, to stają się obradującym parlamentem. Identycznie jest dzwonkiem, który rozpoczyna Eucharystię. On jest początkiem duchowej wspólnoty i duchowej pielgrzymki wszystkich zebranych. Procesja to uroczysty pochód ze śpiewem. Nie jest to jakiś marsz czy spacer do bliżej nieokreślonego celu. Idziemy do prezbiterium, bo tutaj ma odbyć się msza święta. I prowadzi nas wyjątkowy znak, krzyż Jezusa Chrystusa, bo śmierć Zbawiciela, która prowadzi nas do Eucharystii, daje nam możliwość doświadczenia przedsionka nieba. I przeważnie procesja jest bardzo krótka, ale w momentach uroczystych przyjmuje bardziej rozbudowaną formę. Ministrant z dymiącą kadzielnicą, obok ministrant z tak zwaną łódką, czyli małym naczyniem zawierającym mirrę. Ministranci niosący zapalone świece, a między nimi akolita z krzyżem. Diakon albo lektor, niosący nieco uniesiony ku górze ewangeliarz, czyli księgę z samymi fragmentami Ewangelii, a na końcu kapłan sprawujący mszę świętą. Uświadom sobie, że nie jesteś tylko obserwatorem czy jakimś kibicem na trybunach, tylko ważnym członkiem tego zgromadzenia. Dlatego daj się Bogu poprowadzić w tej duchowej pielgrzymce do ołtarza.